Sądeckie Serce Pomocy, akcja rozpoczęta w lipcu ubiegłego roku przez radnego Krzysztofa Ziaję, wzbogaciła się o kolejne pojemniki, do których mieszkańcy miasta mogą wrzucać plastikowe nakrętki. Dochód z ich sprzedaży trafia na rzecz osób potrzebujących. Łącznie na terenie Nowego Sącza funkcjonuje już 8 pojemników w kształcie serca. Cieszę się, że ta akcja się rozwija. Liczę, że to nie są ostatnie serca, które w Nowym Sączu powstaną. Zachęcam zarządy osiedli, zachęcam innych radnych do tego, aby tą akcję wspierali i także rozwijali na swoich osiedlach. Akcja, jak przekonuje radny, cieszy się dużym uznaniem sądeczan. Pierwszy pojemnik, który do dziś stoi na płycie rynku, a dochód ze sprzedaży wrzucanych tutaj nakrętek zasila oddział Caritas, jest opróżniany przynajmniej raz w tygodniu. Dlatego podobne serca stanęły na innych osiedlach Nowego Sącza, m.in. na skrzyżowaniu ulicy Limanowskiego i Alei Batorego. W tym serduszku nakręteczki będą zbierane i dochód z ich sprzedaży będzie przekazywany na Magis. Jest to przy tutaj obok kościółku kolejowym stowarzyszenie młodzieżowe działające. Z tych środków młodzież będzie dopłacała do swoich wyjazdów, obozów. Serca na terenie szkoły podstawowej nr 21 na osiedlu Wojska Polskiego oraz przy ulicy Broniewskiego obok szkoły podstawowej nr 18 to kolejne miejsca, gdzie mogą trafiać niepotrzebne plastikowe nakrętki. Pozyskane z ich sprzedaży środki pomogą w rehabilitacji Nikodema Bodzionego i Jakuba Wojciechowskiego. Zbieramy te nakrętki dla Nikodema Bodziony, ucznia tej szkoły, który od urodzenia jest ciężko chory na dziecięce porażenie mózgowe. Także można powiedzieć, od serca do serca, dla serca zbieramy dla tego młodego człowieka nakrętki. Kolejne serce znajduje się przy ulicy Broniewskiego, nieopodal szkoły podstawowej nr 18 oraz przychodni. Dochód ze sprzedaży nakrętek w tym pojemniku zostanie przekazany na pomoc w leczeniu i rehabilitacji 12-letniego mieszkańca Nowego Sącza, Jakuba Wojciechowskiego, który cierpi na dziecięce porażenie mózgowe. Dodam też, że od kilku tygodni znajduje się jeszcze jedno serce, w którym też zbieramy nakrętki dla tego chłopczyka. Takie serce znajduje się na rogu ulicy Lwowskiej oraz ulicy Tęczowej przy sklepie pana Pyzika. Pojemniki na nakrętki można znaleźć również przy szkole podstawowej nr 3, przy ulicy Szkolnej oraz na skrzyżowaniu Paderewskiego i Żywieckiej. Przypomnę, dochód ze sprzedaży z kolei zbieranych tam nakrętek trafia na potrzeby leczenia i rehabilitacji sądeckiego sportowca, który uległ tragicznemu wypadkowi. A tym sportowcem jest Tomasz Brzeski. Łącznie w Nowym Sączu stoi już 8 pomocowych serc, a pomysłodawca akcji radny Krzysztof Ziaja nie wyklucza, że będą następne.